Cześć moi kochani, dawno nie dostawaliśmy nowości z Eveline i właśnie dostałam nowość 3 róże z kolekcji Better Than Perfect. 3 kolory, przetestujemy wszystko. Także dzisiaj w zasadzie całość będzie kosmetykami Eveline, tak się przynajmniej postaram. Także jak macie ochotę ze mną spędzić chwilkę, to koniecznie weźcie sobie coś pysznego do picia i dajcie mi kciuka do góry i zaczynamy. A zacznę sobie od bazy. I będzie to ta baza, bo tutaj dostałam całą paczkę PR właśnie z kosmetykami Eveline z tej serii. Także nałożę sobie. W ogóle na stronie Eveline widziałam, że pojawił się jakiś nowy olejek. Jestem go ciekawa. I co ciekawe, słuchajcie, dzisiaj z Kakusem odkryłyśmy, że ten olejek na stronie Rossmana jest o wiele droższy niż na stronie Eveline. Więc podlinkuję wam zarówno kosmetyki, jak i właśnie olejek. Zaczynam od bazy. Ma ładny zapach. I jakiś taki kolor w ogóle. Mam nadzieję, że ona będzie odpowiednia dla wszelkich cer. Ja mam już na brwiach nasze mydełko prototyp jasny brąz, które już jest w produkcji, mogę wam zdradzić. Nie wiem, kiedy dokładnie będzie dostępne, ale będę wam dawała znać, bo spodobało wam się. Zrobiłyśmy z Anią testy. Mówię oczywiście o mydełku Lulalove i jak wiecie, mamy mydełko brązowe, które jest absolutnym bestsellerem. Już kilka razy domawiałyśmy do produkcji mydełko nasze z odżywką, z kolorem. No i część z was powiedziała, że dla was jest za ciemne, więc stwierdziłyśmy, że zrobimy jasny brąz, bo nie znam takiego mydełka, nie mam na rynku. I wypuszczamy jasny brąz, które będzie takie... Widzicie na moich brwiach, jak wygląda po pierwsze, a po drugie będzie miał bardzo delikatny brązowy kolor, bardzo. I jak zastyga, to jest matowe, no ale to wszystko przed nami, słuchajcie. To będzie odpowiedź właśnie dla blondynek, dla rudych, żeby miały coś dla siebie. Także baza jest nałożona i nie jest lepka. Czuję, że buzia jest wygładzona i taka jakby, wydaje mi się, że pory są trochę wypełnione. Także baza wygładzająca pod makijaż, ceramidy, kolagen, kwas hialuronowy i witaminy. I teraz podkład. Ja wprawdzie, jeżeli chodzi o Eveline, to jest mój ukochany podkład teraz. Wonder Match Lumi w tej wersji oraz w wersji zwykłej, ale dzisiaj będzie, ponieważ taki mamy róż, ten Better Than Perfect, taki bardziej kryjący, nietransferujący. On będzie fajny już na jesień, zimę, jak już zaczynamy chodzić w kurtkach, chcemy czegoś trwalszego ze względu na pogodę, która się powoli zaczyna psuć, na szczęście powoli. I tu mam kolor Light Beige 03 Warm i mam też nową gąbeczkę, którą idę właśnie zmoczyć, także wyciągam nówkę sztukę właśnie z tej serii. I słuchajcie, ta gąbeczka, o tak wygląda, zobaczymy jak dużo nam urośnie, jest bezlateksowa. Także lecę ją zmoczyć, można prać w temperaturze do 40 stopni. Idziemy zobaczyć jak urośnie. Przed namoczeniem wygląda o tak. Nie powiedziałam wam tylko o rzęsach, to jest Seamless Ardell, czyli te bondingowe, które nakładamy pod rzęsy, starczają na kilka dni i to jest model Faux Mink. Nałożyłam po 5 kępek na każde oko, także dzisiaj oczu nie muszę malować, będę używać natomiast kredki. Dobra, przechodzimy do podkładu i tutaj nadal mają oznaczone, że jest przyjazny maseczką, w sensie, że maseczki go nie ścierają. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli w tych maseczkach już chodzić. Także 03 i lecimy z tym kolorem. Dajcie mi znać, czy ten podkład wam podpasował, czy nie. W większości osób, które znam, ten podkład jednak pasuje. Ale słyszałam jakieś tam głosy, że nie leży ten podkład, że się ściera. Większość osób jednak jest na tak, więc zależy mi, żeby się dowiedzieć, w jakiej grupie jesteście. Jestem po prostu ciekawska w tej kwestii. Także nakładam podkład na dłoń. Gąbeczka urosła, wydaje mi się, i jest bardzo, bardzo miękka. Lecę z korektorem z Eveline, czyli Liquid Camouflage i tu mam kolor Neutral 03. Nówka sztuka, zobaczcie. Bardzo duży aplikator i nakładam w tych dwóch miejscach. Tu troszkę, trochę na nos, gdzie chcę rozjaśnić. Kiedyś bym dołożyła podkładu, ale teraz po prostu wolę sobie w te miejsca nałożyć troszeczkę korektora i mam podobny efekt, a troszkę lżej. I ten korektor, mimo że jest dosyć kryjący, nie jest za ciężki, jak się go nałoży właśnie gąbeczką. Nie mam tu pod ręką nic do brązowienia z Eveline, więc użyję sobie opalenizny w sztyfcie z kredkę do konturowania z Glam Shopu i po prostu sobie troszeczkę tego brązu nadam, ale też nie jakoś bardzo dużo, bo skupiamy się dzisiaj na różu. I mam teraz ochotę spróbować sobie tego różowego, ale boję się, czy będzie intensywny. Nie, jest ok. Jak się rozciera, to jest w porządku. Po prostu tu sobie wyżej go nakładam. Trochę jak z tym różem z Diora, że
taki przerażający w opakowaniu, a jak się nakłada, to całkiem fajnie się wtapia w skórę. Natomiast są to róże takie bardziej matowe. Myślę, że przyjemnie wyglądają. Pomieszałam dwa kolory w końcu. Dobra, utrwalę się mgiełką ze Stars from the Stars. Cały czas używam tej samej. I oczy. I mam tutaj te żelowe kredki. Bardzo lubię tą beżową. Bardzo lubię. To jest kolor nude. Bardzo fajne, jak chcecie otworzyć oko. Tutaj są jeszcze te... Tą chyba fioletową też pokazywałam. Natomiast tutaj się pojawiło coś takiego burgundowego. I pomyślałam, że sprawdzę sobie wodoodporna, metaliczna. Zobaczymy sobie aubergine numer 10. Jak będzie wyglądała na oku. I nakładam sobie tutaj na wewnętrzną, na linię wodną. Ale jest intensywna. I właśnie chcę, żeby było widać, że ona jest śliwkowa, ta kredka. Powiem wam, że ładna. Od razu zamienia oczy w zielone bardziej. Z uwagi na kolor. Bardzo ładna, bardzo mi się podoba. Będzie idealna do jesiennych makijaży. Jak chcecie właśnie akcent, ale na przykład nie kupować całej paletki czy tuszu, to kredka jest fajnym rozwiązaniem. Zamiast brązowej, czarnej czy szarej, to burgund pięknie podkreśli oczy. Na jesień właśnie. Bardzo ładnie wygląda. Fajnie, bo rzeczywiście trzyma się na tej linii wodnej i jest intensywna. Tak tajemniczo. Tak zostawiam. Nie ruszam górnych rzęs, bo one są zrobione, więc nie chcę tutaj, wiecie, Boże, jak ja będę to zmywać w ogóle teraz, żeby tych rzęs nie naruszyć, ale dam sobie radę. I może nałożę sobie odrobinkę tuszu takiego właśnie wpadającego w burgund. Tu mam akurat Magic Brown Mascara Burgundy Brown 010 z Catrice. Więc trochę w tym klimacie i tylko na dół. I kochani, jeżeli chodzi o usta, to zdradziłam Eveline tutaj i nagrałam wam roleczkę. Możecie sobie zobaczyć tutaj, jak przetestowałam ten produkt, czyli Lip Tone. To jest taka współpraca Pixi z Hello Kitty. Jest to balsam zmieniający kolor pod wpływem pH. Jestem bardzo ciekawa, czy u innych ten balsam wybiłby bardziej na czerwono, czy właśnie również byłby różowy, ale kolor jest całkiem, całkiem ładny. No i właśnie dostałam z Pixi przepiękną paczkę pierw i tam pokazałam wam na tej rolce. Także to mam na ustach. Fajnie zmienił kolor, ale nie czuję takiego intensywnego nawilżenia. Mam bardzo suche usta po przeziębieniu, także będę musiała sobie nałożyć jakąś maseczkę na usta, moim zdaniem bardziej nawilżającą. Tak czy siak, mam nadzieję, że miło ze mną spędziliście tą chwilkę z nowościami z Eveline, czyli Better Than Perfect, i małą inspiracją, jeżeli chodzi o makijaż oczu, czyli o burgundową kredkę. Mam nadzieję, że również będziecie kombinować. Moim zdaniem piękna propozycja właśnie na jesień, na ten czas, więc napiszcie mi w komentarzach, co o tym sądzicie. Linki do wszystkich produktów są na dole, a ja wam serdecznie dziękuję za dzisiaj i widzimy się już w kolejnym odcinku. Buziaki. Pa, pa.